Ja myślę, że na pewno patrząc na tą pierwszą trójkę i styl gry Legia Warszawa, Raków, który no, cieszy się bardzo, miał fantastyczny sezon, tak więc na pewno ta praca trenera Papszuna z jego sztabem trenerskim, Puchar Polski, drugie miejsce, wicemistrzostwo i myślę, że to również uhonorowanie tego pięknego jubileuszu stulecia klubu, tak więc myślę, że to jest wielka rzecz dla Rakowa, dla miasta, ale również jak najbardziej zasłużona, bo poziom sportowy, piłkarski drużyny Rakowa w tym minionym sezonie był bardzo dobry. Ja mam nadzieję, że te drużyny, które będą reprezentować się w europejskich pucharach, dotrą do faz grupowych, bo to co wcześniej powiedzieliśmy, to jest bardzo ważna rzecz dla polskiej piłki klubowej, żebyśmy mieli co najmniej 2-3 drużyny w fazie grupowej, żeby to był taki motor napędowy dla naszych klubów pozostałych ligowych. Chciałem zapytać, bo patrząc na kadrę, zresztą nie tylko tą obecną, ale w ogóle w ostatnich latach, to większość zawodników mamy z zagranicznych klubów. To jest radość dla kibiców, że oni tam grają, czy powinniśmy się martwić, że u nas w lidze nie ma ich? Oczywiście patrząc z perspektywy kibica polskiego, poszczególnych klubów, na pewno no to jest strata, tak? No ale takie są prawa rynku. Piłkarze wyjeżdżają, są to również kwestie ekonomiczne i na pewno nie jest to łatwe dla trenerów, dla klubów, kiedy ci najzdolniejsi nasi piłkarze tak szybko wyjeżdżają. Nie jest to proste, żeby ich zastąpić następnymi młodymi zawodnikami, którzy są szkoleni w naszych akademiach, w klubach. I to jest na pewno duży problem. Ale to, tak powiedziałem, prawa rynku są takie i na pewno przed tym nie uciekniemy i taka sytuacja będzie się utrzymywać cały czas. Ja bym chciał... Mówił pan o presji ze strony, która towarzyszy wykonywaniu zawodu selekcjonera. Przez te parę miesięcy odrostając przez pana, poczuł pan psychicznie? Ja myślę, że to jest zawsze presja i to jest nieuniknione. Jeżeli jesteś selekcjonerem, to ta presja jak gdyby następuje w pewnych tylko etapach. Jest krótka, ale bardzo, bardzo, bardzo duża, ale oczywiście teraz jak gdyby jest troszeczkę spokojniej, można było troszeczkę odpocząć, ale z drugiej strony nie miałem z tym problemu i myślę, to będę powtarzał, bo trenerzy są rozliczani za wyniki. My wszystko osiągnęliśmy, wszystkie cele, które były przedstawione przede mną i przed moim sztabem, zostały zrealizowane. I to mnie bardzo cieszy. Myśli pan o przyszłości, sezon się skończył, zobaczymy pana gdzieś na ławce w nowym sezonie? No już troszeczkę tej adrenaliny brakuje, tak więc niewykluczone, że już, że niedługo podejmę pracę, ale na razie nie ma żadnych konkretów. Ale tak jak powiedziałem, już pomału ciągnie znowuż na ławkę trenerską. Na polską ławkę czy na zagraniczną? Jest dużo ciekawych kierunków, tak więc zobaczymy, co czas przyniesie. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego Rakowa, no bo przecież Częstochowa bardzo bliska pana sercu. Czy to jest taki zespół, który może zbudować tą pierwszą trójkę na lata, że oni mogą być na przykład tak jak Piast Gliwice od kilku sezonów, że już nie zaskakują ich wyniki, że są tak wysoko i czy Raków może podobnie właśnie trwać w tych najbliższych sezonach? Myślę, że tak. Przede wszystkim znając właściciela Michała Świerczewskiego, jak również ludzi, którzy są w tym klubie, w zarządzie, I wiedząc o ich ambicjach, myślę, że to na pewno będzie klub, który będzie się rozwijał i który będzie na tej naszej piłkarskiej scenie się liczył. Ja im tego życzę, aczkolwiek każdy z nas sobie zdaje sprawę, że piłka nożna uczy pokory, że są różne okresy, kiedy wygrywasz, kiedy przychodzi okres porażek. Na pewno ten słabszy okres również w którymś tam momencie może dotknąć Raków, ale to jest bardzo dobrze zorganizowany klub. Pomimo tego, że to jest dopiero drugi sezon w Ekstraklasie, ale są bardzo dobre fundamenty tych ludzi, którzy zarządzają, właściciela. I myślę, że to jest bardzo dobre nie tylko dla Rakowa, ale i dla Częstochowy, dla tego regionu, ale dla całej polskiej piłki. Raków był też jednym z pierwszych polskich klubów, który zaczął grać trójką obrońców z tyłu. Powoli to się na świecie robi bardzo popularne, także w naszej Ekstraklasie. Ale czy według pana to jest też dobry styl dla reprezentacji? No bo takie są przesłanki, że możemy tak grać. Powiem tak, system to jest pewne ustawienie wyjściowe, a później jest mecz i to się bardzo często jak gdyby miesza. Najważniejszą kwestią w każdym systemie to jest to, czy zawodnicy wiedzą, jak się mają poruszać.
jak się mają zachowywać w danych sytuacjach, w ofensywie, w defensywie. Tak pan powiedział, no w piłce nożnej, tak jak w każdej dziedzinie życia, są pewne etapy, trendy. Na pewno wiele drużyn przechodzi na system z trójką obrońców, ale to nie oznacza, że to jest ten jeden, jedyny i najlepszy. To jest jak gdyby historia piłki nożnej pokazuje, że to jest bardzo zmienne w zależności od tego, w jakim kierunku gdzieś ci czołowi trenerzy, którzy narzucają pewne trendy, idą ze swoimi drużynami i które odnoszą sukcesy. Dzisiaj też spotkanie z młodzieżą, za chwilę pewnie będą pana obskakiwać za przeproszeniem. Co pan może takim młodym zawodnikom powiedzieć, żeby dotrzeć do takich no, wyżyn? Już nie mówię jak Robert Lewandowski, ale jak pan, bo przecież pan też nas reprezentował przez wiele lat no, w tych czołowych klubach. Ja myślę, że tutaj cała ta nasze spotkanie, jak gdyby starałem się przekazać, jak trudny to jest zawód, co nie oznacza, że jest niemożliwy do osiągnięcia, bo to pokazuje, że te wyrzeczenia bardzo ważne, talent oczywiście tak, ale niesamowita praca i patrząc również na to, jak to jest zdynamizowane, ci młodzi ludzie, sportowcy, piłkarze w szczególności, no muszą dorosnąć praktycznie już w wieku dziecięcym. Tak? To jest, myślę, bardzo duża różnica między innymi zawodami. W jakiś sposób to jest też strata pewnego dzieciństwa, pewnej młodości. Z drugiej strony nie ma innej drogi, ale to są właśnie bardzo ważne te kwestie tej psychiki, tego otoczenia młodych ludzi i tych, którzy będą wspierać, bo to są różne okresy i każdy młody człowiek ma w swoim takim sportowym życiu kryzysy. I ważne jest, żeby wtedy w takich momentach trudnych, bo dla każdego, kiedy się zwycięża, kiedy jest wszystko pięknie, jest to łatwiejsze, ale najważniejsze są te właśnie kryzysy, trudne momenty, przez które każdy zawodnik musi przejść, młody, starszy, musi. To jest nieuniknione, ale ci, którzy potrafią przejść ten kryzys, stają się mocniejsi i mogą spełniać swoje marzenia. Pasja jest do tego bardzo ważna, o wyrzeczeniach już mówiłem, bo bez tego się nie da. I najważniejszą również rzeczą, najpierw trzeba myśleć o tym, żeby się spełnić sportowo, a później o pieniążkach, bo one przyjdą. Jeżeli zaczniesz najpierw myśleć o pieniądzach, wtedy jest troszeczkę gorzej z osiągnięciem sukcesów. Panie trenerze, czy patrząc na to, co zrobił Lewandowski, to pana zdaniem on już jest, no nie wiem, na szczycie, mając 32 lata, czy to jeszcze... Na pewno jest na szczycie, bo... No, ale na szczycie swoich możliwości w tym sensie. Myślę, to może jeszcze, może zaskoczyć wszystkich jeszcze większymi sukcesami, ale myślę, że na dzień dzisiejszy poziom jaki osiągnął jest niebotyczny i życzyć mu należy przede wszystkim, żeby pomijały kontuzje tak jak dotychczas i żeby również na Mistrzostwach Europy zbliżających poprowadził polską reprezentację do sukcesów. Sukces czyli? Proszę? Która faza na Mistrzostwach Europy? Która będzie za sukces? Wie pan, my zawsze chcemy mówić o tym, co możemy osiągnąć. Zawsze musimy sobie zdać... Ja myślę, pierwsza podstawowa kwestia, życzę reprezentacji wyjścia z grupy, a później już w piłce nożnej to będzie dyspozycja dnia, jeden mecz i wszystko się może wydarzyć. To będzie również turniej, troszeczkę inny niż te wszystkie poprzednie, poprzez to, co się wydarzyło przez pandemię, przez ilość tych spotkań. Oby tych kontuzji nie było więcej, ale jak widać to są kwestie, którym nie możesz praktycznie zaradzić, które się będą działy i na pewno wielu bardzo dobrych piłkarzy, nie tylko z naszej reprezentacji, ale również innych na tym turnieju z powodu kontuzji nie będzie. Tak więc ta strona przygotowania fizycznego będzie bardzo ważna, mając na uwadze, co zawodnicy w tym roku, roku pandemii przeszli. A te podróże jeszcze, bo będzie Sewilla, Sankt Petersburg, no to są tysiące kilometrów. Oczywiście są dodatkowe obciążenie, bez dwóch zdań, ale Polski Związek Piłki Nożnej jest perfekcyjnie zorganizowany, tak więc myślę, że pod tym względem jest to czołówka światowa i znając z autopsji te nasze wszystkie przygotowania, jestem spokojny o to, że zawodnicy będą mieli stworzone optymalne warunki do tego, żeby podróżować, żeby odpoczywać i się przygotowywać do tych pierwszych trzech meczów w grupie.
Panie trenerze, co będzie najtrudniejsze dla naszej reprezentacji? Każdy następny przeciwnik, tak? Tak więc oczywiście ten start będzie bardzo ważny, ale myślę, że tutaj bardzo ważną kwestią to będą te przygotowania. Ten pierwszy mecz z Słowacją na pewno również będzie już ustawiał sytuację w grupie. Tak jak powiedziałem, na pewno jest to dla nas niewygodna grupa, ale jest, myślę, ciekawa grupa zawodników. Myślę również głodna tego, żeby na wielkiej imprezie zapisać się z pozytywnej strony i zrobić wynik. Może taki lepszy niż to, co się wydarzyło na Mistrzostwach Europy we Francji.